piękna pogoda, 19:30, 30 stopni na dworze. Dominik Punda nad Atlantykiem swoją iskierką w Lesznie. Pokazy samolotowe, a ja idę pojadać z Julią tu dookoła komina. To pan, który... Z którym polecę? Tak cię zabiorę. A my przedtem zrobimy przegląd tej maszyny, bo musimy być pewni, że... Że dolecimy. Tak, że ona jest sprawna na tyle, na ile możemy ją sprawdzić. Stanę tak. To znaczy, czy ktoś lecąc z nim nie przyłożył, albo czy mamy chociażby powietrze w oponach, bo tu obok stoi samolot, który stracił powietrze. I tego też powietrza tutaj nie ma w tej oponie. I tak to wygląda. Ten samolot dziś jest niesprawny. Teraz tu mamy sprawny samolot, znaczy mamy nadzieję, zaraz go sobie jeszcze obejrzymy dokładnie, czy tutaj nie ma nigdzie śladów zbyt twardego lądowania albo przeciągnięcia klap przy lądowaniu przy za dużej prędkości. Przede wszystkim sprawdzamy, czy nie jest gdzieś nic pognieciona. Ulga Pitota, czy ona jest tutaj drożna, czy w niej nic nie siedzi. Bo taką przygodę miałem z kolegą. Poleciliśmy po samolot do... To mierzy prędkość nam generalnie samolotu w powietrzu. Natomiast kiedyś odbieraliśmy samolot, chcieliśmy odebrać, a tam była mucha. Pan nam powiedział, który sprzedał ten samolot, że on to może wepchnąć głębiej. To nie, to na pewno nie zadziała, tylko nie będzie tego widać. To są samoloty, wiesz, treningowe, znaczy szkolne i lata nim dużo ludzi i dużo latają, więc są zazwyczaj sprawne. Tak, one są serwisowane co 50 godzin, co do minuty. To nie jest tak, że on poleci więcej. Więc co 50 godzin każdy samolot ma serwis. Później te większe serwisy co 100 godzin. 500, 1000, 2000 zazwyczaj wymiana silnika. Tak to tutaj wygląda. Mamy to szczęście, że ten samolot jest zatankowany. Wiesz, ale... Na BP tankujecie? Tak, wiesz co, to jest zwykła benzyna, zobacz. Ten samolot lata na zwykłą benę. Tu korek też odwrotnie włożył, ale... Generalnie tu jest zwykła bena, która śmierdzi jak zwykła bena, jak się łapie. Śmierdzi, potwierdzam. Tym wysmaruje, to tak to wygląda. Tu jest jeszcze taki piszczek, który... Ja tutaj włączę to, żeby on działał. Tenże piszczek, kiedy my tym samolotem za bardzo za wolno będziemy lecieć, za bardzo go przegniemy, to on zacznie piszczeć, że trzeba teraz ten nos puścić w dół, żeby lecieć, a nie wyhamować już ten samolot do zera, żeby nie spaść. No to jest to. Sprawdzamy, czy tutaj jest poziom płynu płodniczego i on też jest. Ten samolot dzisiaj nie latał, to możemy wkręcić ten kurek w silnik i zimne, zobaczyć, czy tutaj jest. Jest tutaj płyn. Czy tutaj wszędzie jest sucho? To wygląda na sucho. Pod samolotem też jest sucho. A, to jest jedna rzecz. Z tejże strony będziemy się kręcić śmigłem, żeby zobaczyć, czy pompa oleju działa. Wiesz? I to kręcenie śmigłem tobie zlecę. Jest. Od czarnej roboty jestem ja. Cholery, jakie to ciężkie. No, pani kręci. Ja już wiem teraz, dlaczego zlecasz to cienia się kobietom. Przyznaj się, że sam jest, nie dał łapy. Jest, pekło. Jeszcze raz zrób, do pewności, że to nie była pomyłka. Dobra, no. Dziękuję. Tutaj jest siła. No i olej mamy na połowie skazania, także mamy do połowy. Z olejem wszystko jest okej, nie trzeba dolewać. Super. No, dzień dobry jeszcze raz. Na pokładzie mamy... Zdejmę okulary, żeby nas było widać. Julię jest koleżanką Gosi. Jestem koleżanką Gosi. Jest koleżanką Gosi. Bo się mówi, już twoją koleżanką prawie. Też, to się okaże jak wylądujemy. Czy będziemy nadal znajomymi, czy po prostu... No dobra, zgadzam się. Tak, ale dzisiaj plan jest taki, bo pogoda jest zajebista. Końcówka dnia, słonecznie. Planuję po prostu polecieć nad Poznaniem dookoła i wrócić wieczorem, w nocy. I wrócić. I wylądować, tak. Stownica, skoki i powrót do Poznania. Roger, expect OK, 2 Bravo, wind 090 degrees, 4 knots, runway 10, clear to land. Clear to land, runway 10, and we will vacate 2 Bravo, 2 Fox.
Sierra Papa Sierra, Sierra Papa Whiskey Direct, sorry, dzień dobry. Wymy pomaszczę Wiktor on board, requesting ATC clear na stawę, please. Sierra Papa Whiskey Index, Ray Tower, dobry wieczór. You are cleared for VFR flight within control airspace after departure runway 10, left Charlie, climb altitude 1500 feet, QNH 1015, squawk 7000, startup approved. And startup approved after departure runway 10, left towards Charlie, not higher than 1500 feet, and squawk 7000, Sierra Papa Whiskey Index, Ray. Sierra Papa Whiskey Index, X-ray tower, read back correct. Dobrze, okej. Okay. Teraz musimy tylko wypalić. Dobra. Na chwilę wyłączymy głos i będziemy kręcić tym samolotem. O, śmigła. Zalewające temperaturę pomieszczeń. Pomieszczeń jedna i druga, nie? Bo olej musimy tu podciągnąć, a musimy wytrzymać sami z sobą tutaj, bo jest krótsze. Nie jest źle, no nie jest źle. Nie, zajebiście. Piękna pogoda, dobra. Tak, pani patrzy. Z Poznania czekniemy tu na Rokietnicę, potem do Stobnicy, do tutaj mamy skoki. Skokami wrócimy koło Tango, czyli wieża, która jest w Karolin, i tutaj wrócimy na Poznań. Taki jest plan. Ale na tą wycieczkę trwać to będzie 39 minut. Jeśli pokonać, powinniśmy 62 mile polskie, czyli musimy się przekołować, to on pasuje 1-0. Także za chwilę będziemy prosić o zgodę na kołowanie. Pozmiętałem, że Sierra Papa Whiskey Index, Ray, ready for taxi. Sierra Index, Ray Tower, taxi via Golf, Bravo, Delta 2, to holding point runway 10, report ready for departure. Taxi Golf, Bravo, Delta 2, to holding point runway 10, and we will call ready for departure. Teraz robimy próbę silnika, wyciągniemy obroty silnika i sprawdzimy, czy iskrowniki prawe i lewe działają właściwie. Czyli zrobimy tutaj na 1500. Zrobimy jedynkę. 560. I wytniemy po jeden iskrownik tu. I tu jest spadek. Wróciłem z powrotem, są dwa, chodzi lepiej. Teraz drugi wyrwaliśmy, też spada. Wait for-
bardzo zrelaksowana, jakby odpłynęłam. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jest mi cudownie, wspaniale. Dziękuję, Żółwik. Ja Ci dziękuję, mega. Oglądajcie, wspierajcie, subskrybujcie. Tak, no. Wspierajcie to, co robię. Wszystkiego dobrego.